Witam Was, kochani, na kolejnych zawodach Freestyle Fishing. Słuchajcie, zaczniemy może najpierw od podziękowania dla sponsorów. Fajnie, że jest Was coraz więcej. No i tutaj kolejny sponsor doszedł dzięki Remkowi Ksepce i Sika, sklep z Bydgoszczy. Także wielkie brawa, dzięki. Oczywiście MatchPro też tam się dołożyło i jeszcze dzisiaj mamy fajny taki motyw w postaci kuchni. Tutaj Przemek, który za chwilę dojedzie, bo akurat jedzie. Mamy jakieś tam jedzonko. Sami nie wiemy, co będzie, jakaś niespodzianka. Tak, gotuje kulinarnie dziczyznę, także zobaczymy, nie? Może tak, jeszcze go... Szucha teraz porobią. Ale fajnie by było, jakby przyjechał i powiedział, że potrącił sarnę, nie? Tak, jak zaczniemy losować, to proszę, żeby każdy sobie po jednej paczce brał po lato. Tak, tak, tu jeszcze jest dodatkowo od właśnie od Isiki. Każdy ma paczuszkę i zabiera sobie jeszcze piwko albo wodę. Co tam kto woli. No i dobra, przechodzimy. A i co do regulaminu, no to zasada ta sama, haczki bezzadziorowe i zakaz plecionki na przyponie. To jest standard, chyba ma to już każdy. 7.50 zaczynamy start, cenie 8 zaczynamy, mówimy do 14. Jeśli chodzi o otworki, no to zachowajmy chociaż te 1,5 metra od brzegu, tak samo od z jednej i z drugiej strony od wyspy. Tak. Reszta łowina wprost. Stanowisko numer 5 i 15. Zasada ta sama z dużą rybą, tak? Także amury powyżej tam piątki proponowałbym ważyć, chociaż jest fajnie chłodno. No i karpie, nie wiem, 7-8 plus też już ważymy, tak? Czyli dwie wagi są postawione przy stanowiskach i po prostu osoba, która złowi, no to podchodzi z rybą, waży i pokazuje tej osobie, jeżeli która na, jest ten, jeżeli, tym stanowisku. Jeżeli na tym stanowisku, czyli na piątce albo na naszej 15 złowi bigfisha, no to kolega z 16 tam jakiś tam kontrolę nad nim, żeby sobie nie wpisał 25 kilo, nie? Tam w środku jest lista, długopis i zapisy, po prostu imię, nazwisko, stanowisko i tyle. No i co? Walka fair play. Wylosujemy numerek, od którego zaczynamy losowanie. Ale zawodów ryba. Tak, jeszcze mam 15 minut na wyholowanie. Tak, 15 minut jest jeszcze bonusu, w razie jak ktoś zatnie przed końcem zawodów, no to 15 jest na wyholowanie, nie? To nie płotki, także trzeba, no i tam pomagać sobie w razie jak to komuś wejdzie, tak jak no teraz łowiliśmy duże karpie, no to co robiły, to były cuda na kiju, nie? Także jak komuś tam ucieknie trochę w bok, wiadomo, no nie przeleci z 11 na 17, no bo to już jest ten, ale jak wejdzie w 12 kawałek, no to tam trochę życzliwości. Sektory tak jak ostatnio, zresztą tu jest lista, jak ktoś chce zobaczyć, jaki jest podział. Dla Przemka numer zostawiamy, bo Przemek jedzie i to dla niego numer zostaje. Po prostu jak będzie z listy, to losy. Dobra, zapraszamy na stanowiska, 7.50 step tendencenie.
zablokował. Ale Kamil? Kamil mówi, że mało zł. Ale nie zero. Co? Da się tamtych prześcignąć? Da się ich prześcignąć? Nie? Regularnie odławiałeś? Przestały. Pełne te siatki? Amur to zawsze jakiś bonus, nie? Także się nie zwijaj, próbuj. Czyli co, tutaj się stawka między ich dwóch się rozgrywa, tak? Ja mam jedno branie, miałem jedno. 100% skuteczność. No i innym się spinają ryby, nie? Co? Wyjaśnili sobie? Wszyscy mówią, że tak to, że tylko między wami jest, nie? Rywalizacja.
jedno pytanie. Myśli pan, czy go przegoni tego w nie, shooting? Nie, na pewno nie. No więcej ciągnął później, nie? Ja z rana, a potem miałem taki przesył, nie? Właśnie, no, ale ma sekta. On tam dosyć ma, nie wiem, z 15 rybek może mieć na pewno. No ale to połowione chociaż, nie? Jak na pieszych. Była ta wymarzona ryba? Ale dwie były złowione, karp, dwa na tytkę. To jest najważniejsze dzisiejsze moje działanie. No tak. O! Jest. Zupa z soczewicy, gulaszowa z soczewicy. Zostało jeszcze jeden? No dobra, to czas podsumować dzisiejsze zmagania. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Fajnie było, fair play. Butle gazowe i te sprawy. Także słuchajcie, może najpierw od podziękowań. Fajnie, że tak jak na samym wstępie powiedziałem, no coraz więcej sponsorów. Będziemy to kontynuować na pewno. Zobaczymy, na razie teraz chwilowo odpuszczamy. Coś może we wrześniu dopiero zrobimy. Będziemy tam informować na stronie na bieżąco. Gulasz będzie? To przejdziemy do tego. Wielkie podziękowania właśnie dla tutaj Przemka, Czuj Dym. Brawo. Za pyszne jedzonko. Właśnie jeszcze podziękowania też tutaj dla właściciela łowiska za udostępnienie wody.
dla sklepu wędkarskiego i Świka za fundowane nagrody oraz dla Maczko. Tak jest, dzięki. Dobra, i zaczniemy może od Big Fisha. Big Fisha złowił Mariusz Żebrowski z karp o wadze 3800. Brawa! Gratulacje. I to jest za Big Fisha. Bardzo proszę. Tutaj jeszcze wpadło. Jak możesz tutaj uznać? Chodź tutaj z ten. Dobra. I teraz zaczynamy standardowo jedyneczki sektorowe i od miejsca czwartego. Miejsce czwarte zajął Paweł Dzierzewski z wynikiem 2200. Brawa. Tutaj, tutaj. Dobra. Miejsce trzecie zajął Kacper Karwicki z wynikiem 5735. Brawa. Tak. Czeka jeszcze koperta. Ok. Po ostatnim było ciężko. I słuchajcie, teraz jeszcze tak. Miejsce drugie zajął. Ten co mnie wyprzedził. Mariusz Żebrowski z wynikiem 16500. Brawa! Poczekaj, zrobimy fotę, dam ci kopertę. Chyba, że nie chcesz. Dobra. I miejsce pierwsze z wynikiem blisko 20 kilo. Damazy Kraśnicki, brawa! Brawa, Damazy! Poczekaj, dam mu kopertę. Uwaga na mnie wszyscy.